Dzisiaj coś dla fanów ostrego jedzenia. Bibimbap, czyli dosłownie wymieszany ryż. Z warzywami, z mięsem, ze wszystkim. Zapraszam, jedziemy, gotujemy, zaczynamy. Zacznę od głównej rzeczy w tym przepisie, czyli sosu. Jedziemy z tym. Kroję jedno jabłko, pół cebuli i dwa ząbki czosnku. Wszystko wrzucam do blendera, dodaję sok z połowy cytryny, jedną łyżkę mirin i jedną łyżkę oleju sezamowego, jedną łyżkę brązowego cukru i trzy łyżeczki mojej domowej pasty chili. I blendujemy! Kabum! Kroję jedną małą cukinię, jedną marchew i garść grzybów. Ja używam różowych boczniaków, ale mogą też być shiitake lub czarki. Obsmażam kilka minut na oleju, tak, żeby stały się one al dente. Pierwsze do akcji wchodzą grzyby. Teraz zdejmuję marchewkę. Wykładam na talerz i do gry wkracza cukinia. Zdejmuję cukinię i ostatni wjeżdża szpinak. Teraz na moją patelnię wjeżdża pół kilo mięsa mielonego wołowego. Mięso przyprawiam tylko i wyłącznie sosem sojowym. Jedna łyżka sosu sojowego rozwiąże kwestię smaku. Mięso smażymy 3-4 minuty. I kiedy już widzimy, że mięso jest gotowe, zdejmujemy z patelni do naczynia. Kiedy już wszystkie składniki są gotowe, nadszedł czas na jajko sadzone. Na mojej ulubionej patelniuni teflonowej. Na bardzo małym ogniu, bardzo mało oleju, bardzo mało, rozprzestrzenić go po całej powierzchni patelni, wbijamy jajko. I w takiej bardzo niskiej temperaturze będziemy wrzucać to jajo. I pyk, proszę Państwa, po zawodach. Czekamy, aż się zrobi jajko, a ja w tym czasie dekoruję mój talerz. W misce mam ryż z wczoraj. Zaczynam wykładać swoje danie. Każdy ze smażonych składników kładę po jednej stronie. O, naprzeciwko kładę smażoną marchew, obok szpinaczek. Tak właśnie. I na koniec cukinię. A co po środku? Po środku smażone mięsko. Danie to można przygotować z jakimikolwiek składnikami macie w lodówce. Ja dzisiaj zrobiłem to w takiej wersji i myślę, że będzie przepysznie. Jestem strasznie głodny i będę to zjadł. Kiedy tak mamy wyłożoną już naszą miskę jedzeniem, sos wkracza do akcji i delikatnie umieni się jajko idealne. Proszę Państwa, wykładam na środek. Pyk! Jest pięknie. I na czym to polega? Bibimbap, czyli wymieszany ryż. Czyli teraz jak jemy, to wbijamy łyżkę i wmieszamy to wszystko razem i smakujemy, jak jest pyszny. Smacznego. Subskrybujcie kanał Allegro Kuchni.